70% twojej widowni są kobiety. Super. No właśnie, chciałbym, żebyś przestał je obrażać. Znaczy, żebyś na pewno przyhamował. Czy Beata się obraziła? Która? Nie wiem. Przyjaciółka Magdy. Żarty z kobiet pokazują, że Wilczyński jest zwykłą, szowinistyczną świnią. Niezadowolone kobiety odstraszają facetów! Tak nisko jeszcze nigdy nie upadliście. To było dno. A jak już odstraszą wszystkich, muszą szukać jelenia w internecie. Postanowiłam, że przechodzicie do głównej stacji. Bez sensu to wszystko. Kto tak randkuje przez internet? A ty chcesz powiedzieć, że ze mną i z Bogdanem jest coś nie tak? Jesteś kompletnie nieodpowiedzialny! Jakiś Antman cię wystawił, a najbardziej seksowny i przystojny facet w telewizji chciał cię poderwać. Cześć. A ty zrobiłaś z siebie idiotkę i to w 2 godziny. Ja wolę umrzeć w samotności, niż spotykać się z takimi typami jak ty. Pomysł jest taki, ty chodzisz na randki. Nie, 2 wódki. Nie, dziękuję. A, no to tylko 2 wódki. Potem mi o tym opowiadasz, no i potem robimy z tego śmieszne skecze. A jeżeli się zakocham? Antoni, która opowiedz lepiej, jak tam dzisiaj było. On był uroczy, zabawny, radosny. Strasznie fajnie nam się rozmawiało. Strasznie czy fajnie? Ja obiecałem tej dziewczynie anonimowość. Od samego początku mnie wykorzystywałeś. Ja myślałam, że między nami jest jakieś porozumienie. Słuchajcie, przecież to było zupełnie inaczej. Obawiam się, że pani mąż panią zdradza. Ten człowiek, który kiedyś był mi bliski. Koniec, nie. Koniec. Nie chcę cię więcej widzieć. Nigdy. W życiu walczyć trzeba nie o to, czego chcesz, tylko o to, czego potrzebujesz. Wow. Proste, nie?